Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galek i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Syberia The World Before. Jesień 2005, Kate Walker musi opuścić cmentarz, żeby spotkać się z pułkowniczką Blake. Kobieta ma dla niej nowe informacje. No cóż. To pewnie był dla pani nie lada szok, prawda? Wróćmy tramwajem do pensjonatu, panno Walker. Dokładnie, to jest nasz cel. Bardzo mi przykro, że przekazałam pani tak złe wieści. Sprawdźmy. Tu jest pensjonat. Czyli będziemy udawać się w podróż. Tramwaj pusty. No i jesteśmy chyba na miejscu. No nie, jeszcze nie. Ta misja, którą dostała Dana z grupą ruchu oporu Leona, nie skończyło się to najlepiej. Właściwie to dlatego przyjechałam tu z Londynu. O, tak. Chwileczkę, panno Walker. Gdzie ja to wsadziłam? Przez tę przeklętą burzę trąbią o tym w prasie. Proszę, niech pani zobaczy. Burza. Przerwano prace wydobywcze na przełęcze Diabła. Niespodziewana burza zmusiła Radę Miasta do wydobycia ciał uwięzionych w lodzie od czasów II wojny i zabrania ich do schroniska Silberspiegel. Zamarznięte ciała przy schronisku. Dowiedziałam się dopiero wczoraj. To znaczy... Nie było jeszcze oficjalnej identyfikacji, panno Walker. Ale jest możliwe, że... Że Leon znajduje się wśród tych ofiar, tak. No, zapytajmy o dane. Czy to możliwe, że Dana jest wśród ofiar? To byłoby nawet logiczne. Wyjaśniałoby, dlaczego wszelki słuch o niej zaginął po tej misji. Jednak według niektórych świadków, Dana przeżyła wojnę i pomagała bojownikom ruchu oporu z Wagen aż do wyzwolenia. Ale jeśli to wszystko prawda, to Dana zniknęła po wojnie. Co się stało z Leonem? Według zeznań, które zgromadziłam, Leon zginął w czasie misji, którą ministerstwo wyznaczyło Danie, najwyraźniej w Lawinie.
Jestem jedną z niewielu osób, które mogą go jeszcze rozpoznać i dlatego przyjechałam. Gdyby nie ta przeklęta burza, byłoby już dawno po sprawie. Co z innymi ciałami? Według specjalistów medycyny sądowej, spod lodu udało się wydobyć 3 ciała, nie więcej. Mężczyzny, zapewne Leona, i 2 inne nierozpoznane. Mężczyzny i kobiety. Aha. Dojeżdżamy w samą burzę. Widzę deszcz. Proszę się nie załamywać, panno Walker. Tylko identyfikacja wizualna da nam pewność. Udamy się tam, gdy minie ta burza. Pewnie jutro albo pojutrze. Tak. Panno Walker, jesteśmy. Ale pani nie idzie, prawda? Panno Walker, może nie jest pani rodziną Dany, ale przypomina mi ją pani jak nikt inny. Aż burza przestanie szaleć i aż oficjalnie rozpoznają ciała ofiar, które, dodajmy, tkwiły pod lodem od co najmniej 6 dekad. Ty i przy okazji ja wdrapiemy się na tę górę, żebyś mogła sama je rozpoznać. Wiem, Oskarze, wiem. Ale muszę mieć pewność, bo jeśli jedną z tych ofiar okaże się Dana, ja... Nie będę mieć za czym gonić? Ciekawe. Pogoda jest nieziemska. Zbadaj główną salę i znajdź zamarznięte ciała. Słabo tu widzę trochę.
się jeszcze trzyma, pomimo burzy. Mhm. Biegł się, bo to zimno. Czy to możemy na coś kliknąć oprócz wejścia na schody? Tu możemy jeszcze chyba poszukać czegoś, nie wiem czego. Spójrz. Wprawdzie nie jest tak zimno, żeby paliwo zamarzło, ale powinni trzymać to w środku, tak na wszelki wypadek. No pewnie tak. Kurczę. No wejdźmy. O, tu mamy coś, czekajcie. Jesteś pewna, że chcesz oglądać ciała przy tej okropnej pogodzie, Kate Walker? Jutro też to będą, wiesz? Może i tak, ale nie mogę czekać. Muszę to sprawdzić teraz. No, no właśnie. Leni opuściła posterunek. Przy tej zamieci to nic dziwnego. Tam na końcu ktoś stoi. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj. Czy coś możemy tu zrobić? No nic raczej. Nawet monety nie możemy wrzucić. Szkoda. Chyba, żeby to należało przy... Nie, nie możemy. Niestety, zablokowane. Ale tu się powinno dać. Nie. Więcej tutaj nic nie zrobimy. Nie da rady, ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. No być może. Obejrzyj. Ech, to znowu potrzebuję monety. A no właśnie. Czy mamy monetę? Portfel. Mamy monetę. Dobra. I teraz możemy oglądać. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. Aha. Tu nawet przycisk jest wyszarzony od zdjęcia. Czekajcie, czy uda nam się coś dostrzec tutaj w ogóle? Popatrzmy. Obawiam się, że niekoniecznie. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. No tu w ogóle nic nie widać. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. I tutaj pewnie też nie. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. No więc właśnie. Nie wiem, słuchajcie, czy żeśmy monety nie zmarnowali w ten sposób.
Więc to tam zeszła ta lawina, która miała zasypać Leona w czasie wojny. Pewnie w trakcie operacji, o której mówiła Junta, tej, którą Dana miała nadzorować. Muszę odkryć, co się z nią stało. No właśnie. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. Przejdźmy dalej. To tam znaleziono ciało. No, rozumiem. Aha, i tu koniec już. Czyli ciała znalezione zostały na przełęczy diabła. A tutaj z tego szczytu zeszła lawina. No dobra, jakoś tak to było. Tutaj ktoś jest, próbujmy porozmawiać. Aha, czyli żeśmy już znaleźli te zamarznięte ciała. Co to jest? O, zamarznięte ciała. Z przełęczy diabła. Grupa techników musiała je tu przynieść. Przez te śnieżyce. Ale agregat jest wyłączony. Ciała mogą zostać uszkodzone. Gdzie demoiselle Leni? O, odpoczywa. U siebie. Ona zemdlała, kiedy technicy wrócili do wagen. Red, dlaczego? Na pewno ma to związek z ciałami. No bo... patrzyła się w ich kierunku przez... no, cały czas. A kiedy przynieśli je z przełęczy diabła, wyglądała, jakby zobaczyła ducha czy coś. Zupełnie jakby... jakby znała ofiary. Co? Czy ktoś się nią zajmuje? O, tak. Spokojnie. Jest z nią pustelnik, który przynosi jej drewno i jedzenie. Okej, to proszę wracać do środka. Zajmę się tym agregatem. Na pewno? Jasne, proszę. No już! I tak muszę zajrzeć do namiotu. Czyli co teraz mamy zrobić? Naprawić agregat. Agregaty to nasza specjalność. Czegoś tu chyba brakuje. Może Oskara spróbujemy wstawić? Nawet o tym nie myśl, Kate Walker. Czy nie zostałem już wystarczająco uszkodzony w czasie twoich przygód? Aha. Portfel nie. Może pozytywkę? To nie działa. To chyba nie. Spróbuję czegoś innego. To chyba nie, też nie. Nie, no nie. Nie. Tu nic nie mamy, czego moglibyśmy użyć. Czy tu jeszcze coś możemy zrobić przy tym agregacie? Tak jak przy tym, nie wiem, czy pamiętacie... O, tu coś jeszcze jest. Nic z tego. Mów do mnie, Oskar! Ten przycisk zapewne włączył agregat, Kate Walker, ale musisz jeszcze uruchomić silnik. Okay. Aha. Dzięki, Oskarze! Rozumiem. Zbiornik jest pusty. Muszę znaleźć paliwo, żeby włączyć agregat. Nie widziałeś po drodze jakichś kanistrów? Warto to sprawdzić. Tak! Dzięki, Oskarze! Czyli wiadomo już, o co chodzi. Schodzimy na dół. Ale będziemy potrzebowali jeszcze chyba części, słuchajcie, do tego agregatu. Paliwo to jedno, a części to drugie. Tutaj mamy właśnie to paliwo. Zabierzmy je ze sobą. Za ciężki. Potrzebuję lżejszego, żeby móc go przenieść. Ten chyba jest pełny. No to bierzemy. Idziemy na górę.
ktoś nas podpatruje. Zbiornik jest pusty. Muszę znaleźć paliwo, żeby włączyć agregat. No tak, paliwo już mamy. Tylko gdzie to paliwo się leje? Nie bardzo wiem. Tutaj? Chyba tutaj. Dobra. Wlejmy to paliwo. Dobra. Ale tej części niestety dalej nie mamy. Chyba brakuje. Tutaj nam ten przyłącznik przypuszczalnie nic nie da. Paliwo w każdym razie mamy. Zbiornik jest pełny. Teraz muszę tylko włączyć agregat. Na szczycie agregatu jest jakaś kasetka. Oczywiście zamknięta. Muszą trzymać klucz gdzieś blisko. Może w budynku schroniska. Zobaczmy tą kasetkę. Zamknięte. Oczywiście. Jakżeby inaczej. Oskar nam tu nie pomoże. Stworzono mnie z myślą o tej funkcji, Kate Walker. Dobra. Czyli wchodzimy do budynku, słuchajcie. W poszukiwaniu klucza. Tu są drzwi. Jesteśmy w pomieszczeniu. Tu możemy na górę wejść, ale najpierw rozejrzyjmy się tutaj na dole, bo może ten klucz gdzieś tu powinien być generalnie. Wydaje mi się tutaj. Spójrzmy. Pewnie zanieśli demoiselle Leni do jej pokoju, kiedy zemdlała. Tu z jej tego wózka inwalidzkiego nic raczej nie zdemontujemy. Porozmawiajmy z nim. Ciała są w namiocie, na zewnątrz. Przeklęta zawieja. Ciała są w namiocie, na zewnątrz. Czyli więcej tutaj dialogów już nie ma. Ale my szukamy kluczyka. Zdjęcie Leona na statku. Musiało powstać w drodze powrotnej z Baltajaru. Nadal nie mogę uwierzyć, że przetrwał zimę, ukrywając się w górach. Leni też zachowała ten wycinek dotyczący Leona. Wygląda na to, że urządziła dla niego prawdziwy ołtarzyk. Nie możemy z tym zdjęciem nic zrobić. Dobra. Kolejne cygaro. A no właśnie. Demoiselle Leni piła z kimś herbatę. Może z tym alpinistą? No. Z demoiselle Leni dzieje się coś bardzo dziwnego. Powinnam sobie z nią porozmawiać. Ale najpierw ciała. Tylko one się teraz liczą. Tak, ale nie mamy kluczyka jeszcze. Weź. Co to jest? Klucz. O! Jasne. Czekajcie. Obejrzyjmy jeszcze ten klucz. Aha, czyli to jest taki zwykły klucz. Jasne. Zbyt mały, by otwierał drzwi. Tak, ale to jest do tego schowka przy generatorze. Dobra. Mamy klucz. Fajnie. Czy tu jeszcze coś jest do zobaczenia? Spójrzmy. A, to jest chyba... Patrz, Oskarze! Twój kuzyn!
O czym ty mówisz, Kate Walker? I dlaczego się śmiejesz? No tak. Dobra. W takim razie, słuchajcie, wracamy do generatora i próbujemy otworzyć tą skrzyneczkę, która była na górze. Przed chwilą pozyskanym kluczykiem. Wychodzimy na zewnątrz. Pewnie dalej tam wichura jest, no ale co zrobić? No niestety. Dobrze, chodźmy tutaj. Tego użyjemy. Udało się, fajnie. O! Stare suchary. Jak długo tu leżą? Bierzemy korbę. Obejrzyjmy ją jeszcze sobie. Aha. Czyli tu jest podobne... Musi służyć do uruchamiania agregatu. Dokładnie, czyli to jest ten brakujący element. Stare suchary. Nic z sucharami zrobić więcej nie możemy. Dobra. Teraz musimy tak. O, jest. Użyjmy. I korba. Agregat uruchomiony, proszę państwa. O. I teraz mamy zidentyfikować ciała. No, to schodzimy. Mamy namiot. Sprawdźmy. Przeczytajmy. Biały mężczyzna w wieku około 30 lat, jasne włosy, ciało doskonale zachowane, spędziło w lodzie kilka dziesięcioleci. Mężczyzna zginął prawdopodobnie około 1945 roku, zasypany przez lawinę. Wszelkie poszlaki wskazują, że to Leon Kobatis, alpinista i członek ruchu oporu, który zaginął podczas tajnej misji ewakuacyjnej. Jego tożsamość zostanie ostatecznie zweryfikowana w drodze dalszych analiz i oględzin, które mają się odbyć w najbliższym czasie. Czy tu możemy coś poruszać? Tym nie. Nie możemy więcej nic tutaj z tym zrobić. Spójrzmy. Leo. Wygląda jakby zginął wczoraj. Jak w tych historiach o ludziach idealnie zakonserwowanych w lodzie po tym, jak zasypała ich lawina. Że też nie żyje od 60 lat. To niesamowite. I zarazem złowieszcze. No. Kurczę. Co tu więcej możemy zrobić? Tutaj mamy coś jeszcze. Kolejne chyba ciało. Niezidentyfikowana jasnowłosa kobieta po 40. To nie może być Dana. Biała kobieta w wieku około 40-50 lat, jasne włosy, niebieskie oczy. Z powodu braku poszlak nie można wstępnie określić jej tożsamości. Biorąc pod uwagę domniemaną tożsamość pozostałych dwóch ciał znalezionych w lodzie, można przypuszczać, że to również uczestniczka misji ruchu oporu. Zginęła prawdopodobnie około 45 roku, zasypana przez lawinę. Aha, tu więcej nic z tym zrobić nie możemy, widzę. No dobra. Dobrze. Tutaj mamy kolejne ciało.
przeczytajmy. To zdecydowanie nie Dana. Ale przeczytajmy. Biały mężczyzna w wieku około 50 lat, szatyn. Wszelkie poszlaki wskazują, że to Harold Exner. Exner miał zostać ewakuowany przez Leona Kobatisa, którego ciało najprawdopodobniej również odnaleziono w ramach misji ruchu oporu. Prawdopodobnie zginął około 1945 roku, zasypany przez lawinę. Tak, Oskarze. Ciała Dany nie ma wśród innych ofiar z Leonem. Kamień z serca. Skoro już to wyjaśniliśmy, Kate Walker, może przeniesiemy się do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca. Jasne. Powinniśmy zajrzeć do demoiselle Leni w schronisku. Mam do niej sporo nowych pytań. No dobrze. A może jeszcze żeśmy tutaj, patrzę tak, zobaczmy. Instytut czy... Medycyny Sądowej w Wagen. Czy tutaj jeszcze jest coś do obejrzenia? Aha, czyli dalej tędy już nie przejdziemy. Aha. Po przeniesieniu ciał ratownicy najwyraźniej odeszli w pośpiechu. Nie spodziewali się śnieżycy. No. Tu więcej już nic nie ma. No dobra. Wracamy w takim razie tutaj na górę. No i chodźmy na górę. Chociaż czekajcie jeszcze, spróbujemy z nim porozmawiać, czy coś... Demoiselle Leni odpoczywa na górze. Aha, czyli z nim... Przeklęta zawieja. Z nim nie porozmawiamy więcej. A czy tutaj jeszcze... Aha, no już idzie na górę, no dobra. Najwyżej w drodze powrotnej jeszcze się tam nadal rozejrzymy, bo nie wiem, czy wszystko żeśmy... przeklikali tam. Może coś jeszcze było do odkrycia, nie wiem. Ale na razie jeszcze popatrzmy tutaj. O! Halo? Proszę pana? Jesteś pewna, że chcesz pójść za tym osobnikiem, Kate tak. Walker? Nie wyglądał groźnie. Wręcz przeciwnie, Oskarze. Kto to był? Proszę pana! Na co był i zniknął? Włącz światło. A co my tu mamy? O. Samolot, jakiś statek. Jakaś walka, czołg, strzelanie. Ten portret to chyba Leon. Ten styl przypomina mi ten portret, który opisał w swoim liście z Baltajaru. Narysował go. Dana. A no właśnie.
Gorun. Nie, nie Dano. Jest stara jak ja. Co? Jestem Kate. Kate Walker. Kate Walker. Tak. A pan to... ten, którego Leon ocalił dawno temu w czasie ekspedycji Początek, prawda? Tak. Gorun z Baltajaru. No, sporo pan przeszedł, panie... Ludwik. Ludwik Hartog. Więc, panie Ludwigu, jeśli można zapytać... Co się stało, gdy wróciliście z Leonem do Ostertalu i dołączyliście do walki? Jak poznał pan Danę? Leon, mój bracie. Te rysunki to chwile z pana życia, prawda? To spotkanie z Daną? Nie. To chyba rzeka. A ta mała postać jest ranna. Czy to wtedy poznał pan Leona i naukowców z ekspedycji Początek? Tak. Ten człowiek, który jest otoczony przez resztę, był na innych obrazach. To Leon, prawda? Tak. Leon. Ta grupa to pańskie plemię, Ludwigu? Tak. To żyliście razem w jaskini w Baltajarze. Tak. Czyli pan i jego plemię przyjęliście Leona po śmierci Reinharda Bergera w 37. Więc to w ten sposób przeżył tę zimę w górach. I pojechał pan z Leonem, kiedy ten postanowił wrócić do Wagen i dołączyć do bojowników. Te sceny walki, one są z wyzwolenia Wagen? Wcześniej, z ruchu oporu. Czy w tamtym czasie Dana także należała już do ruchu oporu? Znaczy, przed wydarzeniami z rysunku? Nie, później. Blondynka z panem i Leonem to nie Leni, prawda? Tak. Leni, moja siostra. Wiedziałam, że Leni była bojowniczką, ale nigdy nie mówiła, że walczyła u boku Leona, ani pana. Twierdziła nawet, że nie widziała się już z Leonem po 1937 roku, kiedy wszyscy spotkali się z Daną. Dlaczego zataiła coś tak ważnego? Pora zajrzeć do Leni. Chodź, Kate Walker. No, proszę.
Ten szkicownik chyba należał do Leona. Przeczytajmy. Aha. Ekspedycja 1937. Gdyby tylko moja dłoń mogła opisać to, co gra mi w sercu. Baltajar. Patrzę, czy gdzieś między innymi by było coś ukrytego tutaj do kliknięcia, ale chyba niekoniecznie. Czasami zdarzało się tam, nie wiem, czy pamiętacie w poprzednich odcinkach, że gdzieś jakiś fragment, element obrazu było możliwe właśnie. Aha, czyli tu już koniec mamy. No dobrze. Zbadaj pokój Goruna. Czyli tu jeszcze pokój musimy ten dokładnie zbadać. Co tu mamy więcej? Jakiś czosnek wiszący. O, spójrzmy. Broń. Pewnie leży tu od czasu wojny. No. Tu żeśmy chyba patrzyli. Broń. Pewnie leży tak. Tu od czasu wojny. O, tu coś jest. Odblokowane osiągnięcie, super bojownik. Widziałeś tego terrorystę? 10 tysięcy marek nagrody za informacje umożliwiające pojmanie Ludwiga Hartaka. Szerzej znanego jako morderca z gór, poszukiwany za morderstwa, żywy lub martwy. Należy do najgorszej grupy bandytów, jaka kiedykolwiek terroryzowała Wagen. A no właśnie. To pewnie plany tajnych operacji. Widocznie mieściła się tu jakaś siedziba. Może urzędowali tu miejscowi bojownicy, tacy jak Leon? To więcej nic. To jakaś mapa. Wygląda jak przełęcz diabła. Te oznaczenia. Czyżby to były miejsca, w których Gorun szukał ciała Leona? No, zastanawiające. Tu więcej już chyba nic nie ma. Ten symbol. Chyba ostrzeżenie. Czy już musimy wejść, czy jeszcze tutaj coś jest do przejrzenia?
O! Patrzcie, szpula z lontem. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Gołąb tyle przeszedł, odkąd Leon znalazł go w Baltajarze. Miał takie barwne życie, ale nadal pozostaje wiele luk. Aha. Muszę wyciągnąć coś więcej z demoiselle Leni. No dobra, chodźmy, skoro pokój został już sprawdzony. To przejdźmy dalej, gdzie oni poszli. Tutaj? Tak. O, Fräulein. Wiedziałam, że panienka wróci. Sądząc po minie, znacie się już z Ludwigiem. Znamy. I w związku z tym mam sporo pytań. O to, co mi pani powiedziała wcześniej i czego nie powiedziała. Oczywiście. Uciekasz od przeszłości, ale ona cię dogoni. Ale panienka już to wie. Prawda, Fräulein? Chcę zrozumieć, demoiselle Leni. Dlaczego nie powiedziała mi pani o śmierci Leona? O walce dla ruchu oporu? O Goru? O panu Ludwigu? Oszczędziłaby nam pani mnóstwo czasu i pracy. To by tylko nasunęło więcej pytań. Pytań na temat spraw, o których nikomu nie mówiłam. Nikomu. Nawet tobie, mój drogi. Leni. Chociaż teraz to już chyba bez znaczenia. Pora, bym wyznała swoje grzechy. O czym pani mówi? To były moje najlepsze lata. Dołączyłam do walki. Nie jak mój tchórzliwy ojciec. I walczyłam u boku Leona. Po tym, jak cudem wrócił z Baltajaru z Ludwigiem. Życie miało sens. Leon był świetnym przywódcą. Czułam, że w końcu zaczął traktować mnie poważnie. Skoro Dana przepadła na dobre. Wiedziałam, że ją kocha. W końcu, czy to nie dla niej zjechał pół świata? Ale sądziliśmy, że się spóźnił. Że Dana zginęła z rodzicami w tych pogromach. Więc byłam pewna, że w końcu przestanie ją opłakiwać. I wtedy Dana spadła nam z nieba. Dosłownie. Przysłano ją z Londynu, tak? Żeby nadzorowała operację waszej grupy ruchu oporu. Eksfiltracji cywila do Szwajcarii. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Ale Leon nie wspominał, że Dana do nas dołączy. Być może sam bał się w to uwierzyć.
O. Tak, jakby nigdy się nie rozstali. Czy Dana wspominała kiedyś o dziecku? Może chcieli założyć rodzinę w Baltajarze, kto wie. W Baltajarze? Tak, bez przerwy o tym mówili. O tym, jak zamieszkają tam po wojnie. Razem z Ludwigiem i plemieniem. Ale to była tylko kolejna mrzonka. Dobrze. Powinnam się skontaktować z Londynem. Moje radio jest na dole. No dobrze. Skontaktujemy się z Londynem, ale to już, kochani, w następnym odcinku. A w tym odcinku to by było tyle. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Dzięki za wspólną grę. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i czego sobie życzycie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.